Właśnie jesteśmy świadkami niesamowitego zjawiska. Księżyc wchodzi w cień Ziemi. Właściwie tak naprawdę 15 minut temu Księżyc już wszedł w cień Ziemi. Rozpoczęła się faza całkowita zaćmienia Księżyca. Ta faza jest niesamowita z tego powodu, że będzie bardzo długa. Będzie ona trwała aż 101 minut. Czyli przez 101 minut Księżyc będzie pokonywał przestrzeń na swojej orbicie wokół Ziemi, w której znajduje się cień. Cień wywołany właśnie naszą planetą. Gdybyśmy byli na Księżycu, to będąc tam, w dowolnym miejscu, patrząc w kierunku Słońca, widzielibyśmy, że jest zaćmiewane przez właśnie Ziemię. Także może kiedyś będą takie wyprawy turystyczne w pas całkowitego, właściwie nie w pas całkowitego zaćmienia, a w kierunku tej części Księżyca, gdzie na całej półkuli widoczne jest zaćmienie Słońca przez Słońce. Ale wróćmy do naszego zaćmienia Księżyca. Zaćmienie jest o tyle niesamowite, bo ta długa faza, 101 minut fazy całkowitej, będzie można ją zaobserwować dopiero za kilka lat, w 2018 roku, kiedy dojdzie do podobnego zaćmienia. W tej chwili mamy pogodę coraz to lepszą nad Grudziądzem i liczymy na to, że za pół godziny, kiedy zrobi się już ciemno, będziemy mogli rozpocząć obserwację fazy całkowitej. Najciekawsze dla nas w tym zaćmieniu, akurat dzisiejszym, jest to, że o godzinie 23 rozpocznie się wychodzenie z cienia Ziemi. Księżyc zaczyna się pojawiać coraz jaśniej, będzie świecił z jednego krańca i będzie się powiększała ta plama jasności, aż w końcu o godzinie 24 zobaczymy, że Księżyc jest już w pełni, dosłownie w pełni blasku. Do obserwacji nieba używamy sprzętu, są to dwa teleskopy produkcji Carla Zeissa, takie dość porządne konstrukcje, ale już sędziwe, nadal dobrze się spisujące, plus teleskop, który otrzymaliśmy od Komisji Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego, nowy Celestron, ale malutki. Liczymy na to, że kiedy będziemy już 15 astrobazą, to dostaniemy taki prawie półmetrowy teleskop optyczny, którym będziemy mogli automatycznie sterować i obraz, który będzie uzyskiwany, będzie mógł sobie szedł iść w sieć bezpośrednio na żywo. Dzisiaj też planujemy właśnie transmisję na żywo za pomocą małej kamerki. No i liczymy na to, że internauci, którzy odwiedzają w tej chwili naszą stronę, będą zadowoleni z efektu. W chwili obecnej mamy prawie 2000 już wejść, 2000 osób, które czekają na transmisję na żywo z grudziąckiego planetarium. To są ludzie z całego świata. Oprócz obserwacji na tarasie obserwatorium będziemy obserwowali również pod kopułą, gdzie mamy teleskop 15-centymetrowy, konstrukcja mieszana, zwierciadlano-soczewkowa. Poza tym na razie jest troszeczkę zbyt jasno, aby Księżyc mógł być obserwowany, więc zaprosimy Grudziądzan pod kopułę planetarium, piętro niżej, i tam pokażemy symulację tego, jak to zjawisko będzie zachodziło. No i zobaczymy gwiazdy nad Grudziądzem, pomimo tego, że nadal jest dość jasno. Znajdujemy się w tej chwili pod kopułą Grudziąckiego Obserwatorium. Instrument, który Państwo tutaj widzicie, jest to największy instrument optyczny, który posiadamy. Produkcję Carla Zeissa, jak już wspomniałem wcześniej, średnica zwierciadła 15 cm. Dzięki temu teleskopowi będziemy również obserwowali zaćmienie całkowite Księżyca. Czekamy tylko, aż będzie odpowiednio Słońce blisko podchodzą, no i Księżyc musi w końcu zejść. W tej chwili znajduje się na wysokości około 1,5 stopnia nad horyzontem, co jest jeszcze troszkę nisko, tym bardziej, że mamy w kierunku wschodnim dość sporo chmur. Instrument, który Państwo tutaj widzicie, on ma już swoje lata. Tak naprawdę ponad 30 lat już go tutaj używamy. Został wypożyczony od Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. No i wygląda na to, że jest szansa, aby w przyszłym roku został zastąpiony przez 35-centymetrowy przyrząd w pełni automatyczny, nafaszerowany elektroniką, który będzie mógł być podłączony do komputera bezpośrednio, sterowanie też z panelu komputerowego. No i za pomocą takiego przyrządu tutaj w Grudziądzu możemy powiedzieć, że wkroczymy w XXI wiek, jeżeli chodzi o miłośnicze obserwacje nieba. W tej chwili na żywo właśnie pod kopuły Grudziąckiego Obserwatorium robimy przekaz przez internet. Łukasz Narolski, wychowanek międzyszkolnego koła astronomicznego, działającego właśnie tutaj przy planetarium i obserwatorium, siedzi przy komputerze i na żywo przekazuje obraz internautom. Mamy już prawie ponad 2000 internautów w sieci i ta liczba coraz bardziej rośnie.
no widać, że astronomia jest bardzo popularna w Polsce i nie tylko na świecie, bo to są też wejścia spoza Polski.